Ta technika tak poszła do przodu, że już eteroski nie trzeba zapraszać gości do studia, można po prostu się z nimi wziąć i połączyć. I to teraz uczynia, zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, online serdecznie powitam laureata szlagieru za 2022 rok. W rocznym podsumowaniu listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl Chris Oxford Duo razem z nami. Witam cię, Chris. Witam cię, Sebastian, serdecznie, witam wszystkich widzów szlagierowo.pl i listy śląskich szlagierów. Bardzo mi miło, no tak daleko, a tak blisko. Słuchaj, zanim jednak zaczniemy, to powiedz mi, czyś ty był na święta w Polsce? Nie, nie byłem. Akurat teraz nie byłem w Polsce, nie do Grady przyjechać, także święta tu spędzone z rodzinką, także my tradycyjnie. Ale rozumiem, że polski sklep musiał być odwiedzony, bo polski wurszt, polsko ćwikła, to wszystko musiało być na stole. No ty masz chyba jakichś detektywów, bo rzeczywiście tak było. Bo ja wiem, bo ja zawsze jak ci... Akurat tutaj w naszym mieście jest dość dużo tych polskich sklepów, także... Ostatnio żeś mnie pytał o ogórki, że są zakisił, tak. Ale biorą kiełbasa, takie rzeczy były kupione, szyneczka świeżo. Ja się zawsze śmieję, że jak widać coraz to więcej tych niemieckich tabul jeżdżących po drogach Śląska, to znaczy się, że święta się wielkanocne zbliżają, na dobro szynka żeście przyjechali. No to jest fakt, to jest, ta szynka jest całkiem inaczej smakuje niż ta niemiecka. Dobra, musiało być troszkę kulinarnie, a teraz już przechodzimy do tego, co najważniejsze, bo to miesiąc od tego czasu, kiedy podsumowaliśmy rok 2022-2021, no i dyplom żeś otrzymał, nagroda. Czy ten dyplom już znalazł swoje miejsce, jest już powieszony jakaś honorowo? Wiesz co, Sebastian, muszę się teraz przyznać, że dyplom został daleko ode mnie, dlatego że ją przyleciał Freegrim i mi się po prostu bagaż mi nie pozwolił na to, żeby ten dyplom wziąć ze sobą. Także niedługo się wybiorą tam do Polski autem i na pewno go zapakuję, także na razie jest w tychach. Na razie jest w tychach, ale powiedz mi, miejsce na ścianie już w Niemcach przygotowane jest, Kaś, tam już takie honorowe? Ja już nawet gwóźdź przybity, także na pewno, wiesz, będzie wszystko w moim takim małym studiu, tutaj miejsce się znajdzie na pewno. I to jest ważne, moi drodzy Państwo, że wszystko już jest zaplanowane. Wy teraz sobie zaplanujcie chwilę czasu, bo za moment wracamy do rozmowy. Oświeć mrok, gdy wyłączą światła gwiazd. Zagaj coś, gdy zgubimy dobry czas. Chris, nagroda, kolejno nagroda. Czy to jest takie... utwierdzenie tego, że muzycznie już teraz wiesz, w którą stronę powinien żeś iść? Znaczy, ty powiedziałeś mi teraz kolejną nagrodę. My żartowali autentycznie w garderobie, jak był ten koncert w Chorzowie, rozdanie dyplomów i opowiedział w szatni Wiela jeszcze muszę śpiewać, żeby taki dyplom dostać. Bo z Edkiem my mieli garderoba, Edek przyleciał na górę dyplomem, a ją oczywiście bez. No i Chris się spakował, głowlik mantel i na słodach mnie wróciła pani Agnieszka i powiedziała, że ja jeszcze nie mogę, no dobrze, coś tam jest jeszcze do mnie przygotowane, także byłem wzruszony do łez, naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu. Wszystkim dziękuję jeszcze raz, wszystkim, którzy oddali na mnie głosy, przede wszystkim tych producentowi listy śląskiej szlagierów, Jasiowi Musiarikowi, no i wszystkim, którzy tam byli na tej wyjątkowej imprezie. Ale ta nagroda utwierdza cię, że ten kierunek muzyczny, który teraz żeś obrał od niedawna tak naprawdę, to już jest ten kierunek, w którym chcesz podążać? Wiesz co, ja chciał spróbować coś innego. Po prostu wróciłem się w te moje ulubione lata 80. i wiesz, ciężko jest się potem, żeby publika po prostu przyzwyczaiła się do czegoś innego, bo zaś był Chris jak... Nie? Jest ciężko coś takiego nowego, żeby przekonać ludzi na to, ale widocznie widać po tej nagrodzie, po tych SMS-ach i po publiczności, że piosenka się naprawdę spodobała, że nawet mi słyszałem też komentarz, że mi pasuje taki kierunek. Widocznie też dużo ludzi na to głosowało, czy byli powiedzmy na ten teledysk, przez to, że są mniej więcej w moim wieku, że jeszcze też się powiedzmy wychowali w tych latach 80. Także ja znalazł nowy styl, także mam w planie już przygotowany następny utwór właśnie w tym kierunku, który był w tym sercach miłość gra,
ale płyta raczej nie będzie taką samą, bo to jest tak, wiesz, no trochę jak ty byś zrobił 14 kąsków w takich rytmach, to ja nie wiem, czy po czwartej, piątej piosence nie powiesz, albo nie wyłączysz tego cyndyka, bo wiesz, powiesz, że to już starczy na dzisiaj. Tak jak kiedyś Modern Talking miał, wiesz, też ta płyta, to zawsze go dali, że jakbyś tak na 12 czy tam na 10 kąsków pokroił ta płyta, to wszystkie utwory są od 1 do 10 prawie że takie same, bo zmieni dużo przebojów. No ale ja myślę, że ze 4-5 utworów będzie na kolejnej płycie w takim rytmie, ale nie wszystkie. Dobra, już słuchaj. Powiem, nie wszystkie. Do tego tematu jeszcze będziemy, moi drodzy państwo, wracać. Lata 80. to Stilkery, Tamkać w duszy gro Chrisa. No, a waszej zresztą sami się przekonacie, co dali z tą twórczością też. Broń twarz, gdy się z losem przyjdzie pić. Śpiewaj, tańcz, do radości skoro świt. Chris, jak szykowaliśmy się do tego dzisiejszego odcinka, jak my z tobą też klachali wcześniej, to przysłałeś nam trochę tych swoich winyli, bo ta kolekcja jest dosyć pokaźna u ciebie, ale tam Modern Talking, tam Blue System. I teraz pytanie, czy to właśnie Dieter Bohlen, on kreował ten i tworzył taki ten twój kręgosłup muzyczny? Dokładnie tak było. Jakbyś kiedyś w latach 80. do mojego pokoju, to tam były ściany zalepione po prostu plakatami z Modern Talking i okupywał na Szabeplacu, na Czarnym Rynku, z brawa różne plakaty, wiesz, jeszcze się płaciło też za to dosyć nie byle jakie pieniądze. I pokorzę ci tu, nie wiem, czy mogę, ale chcę to pochwalić, bo faktycznie wszystkie płyty od pierwszej do szóstej, które były wtedy w latach 80. mam kupione i nie uwierzysz, żeby się jedna nie zniszczyła, to dwie takie same. Jakby jedna, bo no, prawda, jak świra na tym tle i ci pokorzę, to są dwie płyty takie same. Ale chcę... taki są... Jakby się już zgrął, wiesz, jakby go tam igła zdropała, to mam dwa, także. Ale powiedz mi, ten jeden z tych... Kupa Maxi Stringi po tym, wiesz, bo go doszło bolenie, że to był po prostu bolem, to był mój taki, jakby ci to powiedzieć, no ja chodził do fryzjera, jak chciał być tak obcięty, jak on, nie wiem, czy my są teraz podobni. Teraz macie ta sama fryzura, teraz jest to samo. Także dużo Maxi Stringi. I wiedział numer Szczebika, nawet od Litera, ja wiedział o nim po prostu wszystko. I opatrzył, kiedyś ciężko było w ogóle zobaczyć jakikolwiek teledysk. Były roz niedziela, bodajże był koncert życzeń, to siedział i czekał, aż w końcu puszczą kiedyś jakiś teledysk Modern Talking. A na targu u nas w takich obtychach sprzedawał nawet z brawa plakaty, takie malutkie, czarno-białe zdjęcia, też jak tam mam, ale teraz już ich nie zdążę wyciągnąć, ale to też był wtedy biznes na zdjęciach. Takie malutkie, biało-czarne, które się tam do portmany ja mieściły i też żegnoczy ze sobą. Bolet to był do mnie wszystko, idol. Chris, ale powiedz mi, bo jak masz po dwie płyty, czy ta jedna jest jeszcze oryginalnie zawarta, czy obydwie są otwarte? Obydwie są otwarte, ale jest jeszcze folika na niektórych, wiesz? Powiem ci, że... Patrz, folika. No powiem ci, że za pora lot to możesz być jednym z bogatszych ludzi na świecie, jak się zacznie to, wiesz, się zaczną ludzie dobijać o takie winyle, nie? To jest inwestycja. No może być. Słuchaj, ale... A może i osie do czeków takie coś wydać, wiesz, taki winyl, bo ty już tam słyszałeś, że niektórzy mają w planie, że to dać to wszystko bracu, także może być, że to by był fajny pomysł takie coś zrobić. To by Chris być, Oxford tu na winyl. Chris, zdjęcia płytoteki żeś wysłał, ale wysłał żeś też bardzo interesujące zdjęcie, bo to jest zdjęcie, jest stół Czechopa, a przy tych Czechopa to Dieter Bohlen, to ma Andres i ty, Chris Malina. Co to jest za zdjęcie? Co to było? Bo krąży plotka, że oni zadzwonili, że szukali trzeciego do składu i toś miał być ty. Nie, powiem ci, że to była taka historia, że którą mógłbym opowiadać, ja już to kiedyś opowiadał na radiach, że braku będą czasu. Po prostu całkiem krótko. Ja kiedyś śnił, bo wiesz, jak to każdy nastolatek o tym bolenie, o tym, że ja go kiedyś spotkam, że ja z nim będę godął. No i tak jak przysłowie godą sny się spełniają. Także wyobraź sobie, zrobił już potem wyemigrował tu do Niemiec. Jest rok 96, bodajże to był ja, 95, 96.
i Dieter Bohlen z Tomasem Andersem zrobili sobie taki comeback, że oni po prostu zaczęli grać. Zrobili przerwę, był Blue System. I on też jak wiesz, wszędzie za nim jeździł za Boleniem, on już potem śpiewał na takich dyskotekach, Kubelekaj, oczywiście był wszędzie, ale jak zrobili ten comeback, no to też był szał, wiesz, tak jakby od nowa, sprzedaż płyt była bardzo ten. I on się wybrał kiedyś za ocean ze znajomymi, dokładnie do Ameryki, na taki urlopik i sobie wyobraź, że wchodzę do hotelu w Miami, odbieram klucze z recepcji, a koło mnie stoi Dieter Bohlen i Thomas Anders. Stowają i odbierają też klucze na tej recepcji i się okazuje, że my są w tym samym hotelu. Oni kręcili w Miami teledysk Sexy Sexy Love, bo tak się nazywał z tej nowej płyty, którą potem mieli. Jak potem comeback. No i no wspólne śniadania, wiesz, gotki, godołek z nim na plaży ponad godzina, wiesz, jak mu tam opowiadał wszystko, on w ogóle był zdziwiony, że wspólnie to wszystko wiem, wiesz, no i ogodą, że też tam pośpiewał trochę, że on godą, że też zaczął na weselach grać, ale w ogóle, że zaczął ze mną godać, to było takie bardzo miłe, bo wiesz, też na pewno chcieli mieć spokój. Bo tam w Ameryce nie ma takiego szału jak tu w Europie za Modern Talking, tam i w tym hotelu żaden nie znał mi do jo, wiesz, także jo no kamery, aparat, już potem głupie było, no ale godą ze mną, godą najwyższej, jo by nie był Chrisem, jakby do niego nie podeszedł i biegnie za godą, nie, także naprawdę, zostawił sobie czas i siodłeś sobie na piosku koło leżaka i grzeźnie na godą. I tu jest autograf od niego z Miami, wiadomo z tego hotelu, który tutaj pisze, ale z Libret i Krzysztof od Dieter Bohlen, nie? Także to jest taka pamiątka, którą też już mam teraz lodę sobą i naprawdę to było bardzo miłe, bardzo miłe. Powiem ci, spotkanie, że... Także mógł opowiadać dość długo. Powiem ci, że dziadek Chris będzie miał co wnukom opowiadać. Byś wiedział, żebyś wiedział. No, miejmy nadzieję, że, bo jeszcze wiesz, moje dzieci nie są tak daleko, żeby jeszcze powiedzmy wnuki, choć syn już tam w dorosłym wieku jest, ale... Lipsta jakoś wie, już, jakoś lipsta już tam, o? Miał, a teraz nie wiem, wiesz, bo coś tak, kurde, cisza nastała, także nie wiem, nic jego do. Ale wiosna idzie, będzie dobrze. Dobra, moi drodzy Państwo, za chwilę będziemy wracać do dalszej naszej rozmowy i ciekawe historie z życia Chrisa i nie ino. Niech nam zawsze w sercach miłość gra, niech po śladach szczęścia z nami gra, niech prowadzi w nocy i w dzień, słońce czy deszcz, śmiech czy łza. Chris, to wracamy do dalszej naszej rozmowy. Słuchaj, w tym studiu padło od jakiegoś czasu to pytanie, za chwilę one też padnie i ciekawe, że jest odpowiedzi, ale troszkę już my jakby ten temat zaczęli, bo Sążeś powiedział, że ciekawe byłoby to, jakbyś mógł wydać ten winyl. Ale teraz moje pytanie, czy cały czas jeszcze jest sens wydawania płyt CD? Czy jednak może się na coś innego by trzeba przeciepnąć, skoro ten świat zrobił się taki cyfrowy, są te wszystkie platformy streamingowe, skąd można pobrać te utwory, wszystko jest cyfrowe, jest w sieci. Czy jeszcze to CD jest potrzebne według ciebie? Wiesz co, no, może powiem tak, CD teraz praktycznie nie ma jak wsadzić, jak to się godą, bo coraz mniej ludzi mu te odtwarzacze, nawet w autach już też nie mają. Ale jednak mi się wydaje, że jeszcze niektórzy ludzie wolą, a my artyści tym bardziej, jak może jakąś płyta swoja, taką większą, tak było, idzie jąkać po wiecie, no wyobraź sobie, żebyś sobie na ścianie pendrive'a powiesił, no to nie bardzo by to wyglądało, no musi być fajna okładka, fajnie jak to jest wielkie. No ale świat zmierzył w takim kierunku, że kiedyś tak na pewno będzie i trzeba się na to przygotować, także chyba, że wrócą te, tak jak Godosz, te płyty winylowe albo kasety, może kiedyś jeszcze wrócą, bo ja na przykład mam i CD, i mam na kasety, i mam chyba, nie wiem, w piwnicy ze 2000 kaset jeszcze, także już byłem tyle razy tak daleko, żeby się pożegnać z nimi, ale jednak nie, jednak trzeba je trzymać. To się przyjdzie. Do wnuków. To się przyjdzie. Chris, a powiedz mi, bo to też część tego pytania i zbieram te różne odpowiedzi, żeby wysunąć może kiedyś jakiś wniosek z tego wszystkiego.
Czy fani tej szlagierowej muzyki są już gotowi na to, żeby właśnie była inna forma niż płyta? Ja myślę, że są już gotowi. No myślę, że tak wydaje, że powiedzmy ludzie w podeszłym wieku, którzy słuchają, bo przede wszystkim ludzie w podeszłym wieku słuchają tych szlagrów, no bądźmy szczerzy, ale oni już są czasami bardziej do przodu niż ci młodzi, także z tego co ja widział i bardziej umieją opanować komputer i bardziej obsługują telefon szybciej i sprawniej, także myślę, że dają sobie z tym radę jak najbardziej wszyscy. I trzeba się na to przygotować. No świat dąży niestety w tym kierunku. Świat dąży w tym kierunku. Wy się przygotujcie, bo już za chwilę padnie ostatnie pytanie. Niech nam zawsze w sercach pięknie brzmi, jak po burzy tęcza blaskiem śni i prowadzi z wiatrem pod wiatr przez cały świat. Chris, serii tych pytań, które ostatnio padają w tym studiu do wszystkich, którzy odwiedzają nos, to jest jeszcze takie jedno pytanie. Pytanie o to, czy kiedyś, lata wstecz, kiedy żeś zaczynał, było łatwiej się wypromować, czy zdecydowanie teraz jest to prostsze? Ja powiem tak, że moje zdanie jest takie, że kiedyś było łatwiej, no bo nie było tych takich możliwości, żeby gdzieś chce ściągnąć z komputera jakiś podkład, obojętnie od jakiego muzyka, obojętnie od jakiego artysty. Karaoke jest miliony, prawie od każdego, wiesz, który dzisiaj robi tą instrumentalną muzykę i ludzie jak tylko potrafią troszkę śpiewać, czy to jest pod prysznicem, czy ten, każdy ma jakąś szansę i już nie ma, żeby powiedzmy sortować tych ludzi i no... Ja chcę przygodę, każdy, ja zawsze godę tak jak inni wykonawcy, każdy śpiewać może, ale nie każdy powinien, no i niestety. Także kiedyś było troszkę ciężej się wypromować jak dzisiaj. Jak dzisiaj. Nie było tyle tych rozgłośni różnych, nie było tyle telewizji. Ja też miał jeszcze pamiętam biało-czarny telewizor i pierwszy program i drugi i Trzech za śniegiem, także. Żeby się kiedyś dostać do jakiegoś radia, to trzeba było naprawdę być kawał muzykiem, a ja jest właściwie taki samouk bardziej. Także też śpiewam grom na instrumentach, ale Sądrzek się tego nauczył. Szkoła muzyczna tam była tylko jakiś czas. A potem był futbol, hokej, wiesz, narty i inne rzeczy. Tak. Także mi się wydaje, że kiedyś było trudniej jak teraz się wypromować. Tych kanałów teraz jest zdecydowanie więcej, bo internet robi dużo roboty, ale tak jak żeś też wspominał, ten internet i ta możliwość jakby promowania się produkuje też dużo takich ludzi, którzy nie powinni może do końca śpiewać. Albo chociaż internet bywa też bardzo drastyczny z drugiej strony, bo w internecie anonimowo można każdemu powiedzieć wszystko i tu też z tym różnie bywa. Chris, to ja ci dziękuję. No właśnie tak jak Godosz, tak jest. No dzisiaj można wszystko. Dzisiaj sobie kupisz taki mały mikrofonik, już tam jest karaoke, już tam sobie możesz bić, wiesz, jakieś podkłady i śpiewać i zrobić sobie, wejść na swoją stronę tych portalów społecznościowych i nagrać sobie już jakiś wokal. Także dzisiaj każdy śpiewa, każdy może. No i plus... Tak to niestety. No i dobrze, i niech śpiewają. Niech śpiewają, ale niech też internet przesiewo troszkę to, żeby jednak ta śmietanka zawsze była u góry. Chris, wielkie dzięki za to, żeś poświęcił nam czas. Wszystkiego dobrego ci życzę. Mam nadzieję, że następnym razem już na żywo w studiu. Zaś się będziemy mogli trafić. No to co? Ja również mam serdecznie. No to pani panowie. Wszystkim pozdrawiam wszystkich panów. Fani pozdrowienia, a ja dziękuję za rozmowę, bo moim i waszym gościem był laureat szlagieru za 2022 rok w rocznym podsumowaniu listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl, czyli Chris Oxford Duo.